Muzeum Stefana Żeromskiego, potocznie zwane Chatą, powstało z inicjatywy Oktawii Żeromskiej, żony pisarza, która w testamencie przekazała letnią pracownię Żeromskiego w darze narodowi polskiemu. Chata jest miejscem niezwykłym. Powstała w roku 1905 według projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. Utrzymana w stylu zakopiańskim pracownia do dziś zachwyca mieszkańców i kuracjuszy przybywających do Nałęczowa. Chata była spełnieniem dwóch wielkich marzeń pisarza. Marzenia o posiadaniu własnego domu i marzenia o przeniesieniu tutaj do Nałęczowa stylu zakopiańskiego. Gdy wchodzimy do wnętrza pracowni Żeromskiego, przenosimy się do czasów z początku XX wieku. Można odnieść wrażenie, że mieszkańcy chaty dosłownie przed chwilą opuścili jej gościnne progi. Wzrok zwiedzających przykuwają piękne meble, bieliźniarka, biblioteczka, serwantka, a zwłaszcza owalny stół i piękne krzesła. To tu, przy biurku, Żeromski napisał m.in. słowo o Bandosie, dumę o Hetmanie czy rozrachunkową różę. Tu również spędzał czas obserwując igraszki swojego jedynego syna Adama. Tu myślał o przyszłości Polski. Planował stworzenie ochronki, planował stworzenie Uniwersytetu Ludowego, myślał o przyszłej polskiej oświacie. Nałęczowska pracownia odsłania przed nami skarby niezwykłe. Skarby pokazujące tradycje patriotyczne i tradycje rodziny. Na ścianach chaty zobaczyć możemy szable z powstania kościuszkowskiego, z powstania listopadowego, napoleoński rapier. Tu również obejrzeć możemy skarby rodzinne. Wśród nich rysunki pozostawione przez mieszkańców i gości chaty. Na uwagę zasługują rysunki wykonane przez Oktawię, piękne obrazki Adasia, a także obraz olejny namalowany przez Żeromskiego i jego żonę, pokazujące śmierć Szymona Winrycha z rozdziobią na skruki wrony. Chata to również niesamowite skarby polskiego malarstwa. Na ścianach wiszą piękne portrety pisarza, namalowane przez Eligiusza Niewiadomskiego, Tadeusza Pruszkowskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zgromadzone w chacie bibeloty pozwalają także poznać historię rodziny Żeromskich. W maleńkim puzderku kryje się pukiel włosów Adasia. W jednym z kącików chaty zgromadzone zostały związane z nim pamiątki. Sprzęty do uprawiania sportu, podręczniki, przybory toaletowe, a także książki. Adam, zwany Złotym Skautem, nie doczekał wolnej Polski. Zasnął wiecznym snem w cieniu nałęczowskiej chaty 30 czerwca 1918 roku. I zgodnie z wolą rodziców spoczął w nałęczowskim mauzoleum. Dawniej piękną bryłę tego budynku można było zobaczyć z okien chaty. Dziś ukryta wśród zieleniu ogrodu przypomina niedoszłego dziedzica myśli i marzeń Żeromskiego. Żeromskiego, który parafrazując słowa pisarza, z myślą o wolnej i niepodległej Polsce rozdrapywał polskie rany, by nie zarosły błoną podłości. Zapraszam Państwa do Nałęczowa, do chaty Żeromskiego na spotkanie z pisarzem i jego rodziną.